Czy w związku z obniżką podatku VAT od 1 lutego zauważył Pan w sklepach jakieś obniżki cen? I na jakich produktach? Pytanie, dobre. Szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o ceny, ciężko mi analizować, aczkolwiek nie idzie to w dobrym kierunku, bo łatwiej jest mi zaobserwować to chociażby na podstawie, nie wiem, biletów autobusowych, gdzie jeszcze za początku rządów PiS-u jeździłem ze Zwolenia do Lublina za 10 zł, teraz jeżdżę za dwa razy tyle. Są informacje na temat tego, że te obniżki są, natomiast nie są one odczuwalne dla portfela. Są to, jeżeli już sprawy groszowe. Niestety te ceny, podejrzewam, przed obniżką poszły troszeczkę w górę, żeby to sobie mogły tak sklepy zrekompensować. No, są to bardzo niewielkie obniżki, właściwie nieodczuwalne. Czyli bardziej więcej jest takich informacji, ogłoszeń w sklepach, niżeli takich realnych konsekwencji dla portfela, tak? Tak, dokładnie. Informacje w sklepach są, ale właściwie na takim rachunku ostatecznym to nie widać tych obniżek właściwie w ogóle. Widziałam, że istotnie ceny są zmienione, natomiast wydaje mi się, że wcześniej zostały podwyższone, więc suma summarum i tak klient płaci bardzo zbliżoną cenę. Czyli bardziej jakby widać te kartki zapowiadające te obniżki na podatkach VAT, niżeli realnie w portfelu. Tak, dokładnie. No, na pewno konsument tego nie odczuwa.